Interpelacje i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Chciałam podziękować, jeśli mogę, za... Koleżanka... Mieszkańcy dziękują okolic bloku 50 na Stoku za remontowanie dziury. Bardzo dziękują. No, przekazują na ręce Państwa radnych też podziękowania. Nie wiem, czy to jest tak... Nie, no. Ironicznie czy nie, ale... No naprawdę dziękuję. Dziękują. Dziury nie ma, mamy nadzieję, że nie powstanie znowu. Dzięki Renacie, ja wiem, to nie moja zasługa, ale też się cieszę, że została zamieniona. Żeby nie była taka jak w Ostrowcu. No właśnie, ta rozwijana. Dziękuję bardzo, kolega Stroński, bardzo proszę. Dziury nie ma, ale brud jest dalej. Pełno papierów, śmieci niewymuszane z kubów, które są, mieszczą się przy trasach chodnikowych. No, mam tutaj nawet zrobiłem zdjęcie zrobiłem, to jest porządnie, dobrze. A dzwoniłem i do ZIKIT-u, i do MPO, i dwa razy na Straż Miejską, i dalej bez efektu. Ja cię mam nadzieję, że sobie zapisałeś. Zdjęcia oglądne. Dobrze, to po sesji. To może jeszcze ja. Czy ktoś z pani Danusia Kwatera, a później pan Leszek Zaleński? Tak, jeśli ruszyliśmy sprawę porządku, dzwoniłam też do ZIKIT-u o wysprzątanie ulicy Lubockiej, tutaj Łuczanowickiej i Lubockiej. I ZIKIT mówi, że to przejęło MPO. Do MPO dzwoniłam naście razy, nikt się nie zgłasza. Myślę, że to jest taki martwy... Do stycznia chyba tak będą zwlekać. Niestety kilkanaście razy nikt się nie zgłosił. Bo podał mi ZIKIT numer telefonu, do kogo mam się zgłaszać. A jest tak usłana już droga... No, póki nie ma śniegu, to wygląda to dramatycznie. Czekajmy na śnieg. A z wiosną wszystko skupia. Niedzielę będzie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Czanowic chciałam bardzo podziękować za współpracę, wsparcie Rady Dzielnicy i zaprosić na podsumowanie 4 lat działalności wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. A kiedy, jeśli można? 3 lutego to jest niedziela. Aha, no to sobie zaplanować. Bo to jeszcze będziemy mieli pisemne, tak? Tak, są. Dziękujemy. Kolega Zaleński, bardzo proszę. Jeżeli jesteśmy przy zapytaniu, ja właśnie też mam na pytanie, bo na pytanie Komisji Praworządności, jak był dyrektor Sapoń. Rozmawialiśmy też o autobusie 122. Tak jest. I on tam zaproponował, żeby mu przedstawić takie rozwiązania kursów autobusu 122 rano ze Sławic, żeby się zazębiały z tramwajami, zwłaszcza jedynką i czwórką, które odjeżdżają. Przeważnie było tak, że autobus przyjechał, a tramwaj już pojechał. I to samo dotyczyło tych wieczornych kursów, więc ja przesłałem taki program zmiany tych godzin. Ja bym chciał teraz, że tak powiem, dowiedzieć się, czy to przejdzie, wyjdzie z dzielnicy do ZIKIT-u generalnie, do tam strony dyrektora Sapoń, te propozycje, o które prosił, czy to, że tak powiem, mam, nie wiem, sam to przedstawić. Dziękuję. Już ustalili między sobą, że odpowiedź udzieli Jadzie. Co nas tak śmieszy? Drogi panie radny, na dzisiejszej komisji było pana pismo rozpatrywane, chociaż niektórzy radni byli przeciwni temu. Pismo do Rosji. Ja maile traktuję jako korespondencję. Pismo zostanie przesłane do ZIKIT-u zgodnie z ustaleniami, teraz już bardzo poważnie, zgodnie z ustaleniami z panem dyrektorem Sapoń, propozycje i oni się ustosunkują do tego i będziemy mieli pole do dalszej dyskusji. Jak zaakceptują bardzo dobrze, nie zaakceptują, będziemy się kłócić dalej. Prosił o propozycję, w związku z tym propozycję. A ja ci obiecałam, że prześlę, więc pójdę. A teraz uśmiechaj się do zarządu, żeby poszło. Dziękuję.
to jutro pójdzie, nie będziemy tego wstrzymywali. Kolega Ziebko, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, znowu ciąg dalszy zapytań odnośnie MPK, ponieważ no, tutaj już wcześniej rozmawiałem z jednym z kolegów, ale no, chciałem zapytać, czy przewidujemy jeszcze jakieś konsultacje jednak w sprawie przykładowo autobusu 142. Mi osoby dwie takie rzeczy. Jedna faktycznie sprawdziłem, a drugą nie sprawdziłem, to się przyznaję. Pierwszą, którą sprawdziłem, to faktycznie z pętli 142 na żadną mszę nie pasuje żaden autobus, w niedzielę. Wystarczyłoby te autobusy, MPK bardzo dobrze pomyślało, sprytnie, bo odchodzą o pełnej godzinie i o połowę, w połowie godziny. I super jest. A jakby to przesadzili o 15 minut, to patrzyłem na wszystkie kursy obsługują, że tak powiem, aż w nadmiarze wszystkie msze. Mówię, 15 minut wystarczy to przesunąć tylko. I druga sprawa, mówię, którą nie sprawdziłem. Podobno pracownicy wychodząc z pracy, znowuż w niedzielę i święta, mają autobus podobno 5.47 w kierunku Wzgórz albo 6.47. No, czyli mówią, że tak, no na to wiadomo, że nie zdążą. No ale też trzeba brać pod uwagę, że na pewno kogoś tam dowozi ten autobus, prawda? No tylko konieczny byłby jeszcze autobus w połowie, żeby nie czekali godzinę, no bo to jest, no pina. Mówią, no żywcem nie ma czym dojechać. Faktycznie godzina jest. No. I w tej chwili to miałem dwie sprawy, no i chciałbym się lekko odnieść do tej trzeciej propozycji jazdy 142 przez Czesławice. No uważam ten pomysł za nietrafiony. Natomiast oczywiście jeden kurs albo jeszcze drugi raz, ja bym proponował, że trzeba przywieźć też te dzieci, czyli jeden kurs rano, żeby zawieźć przez te Czesławice dzieci i drugi, żeby zwróciły do domu też. No ale faktycznie pętla jest dwa kroki i rzucić autobus i załatwia to za 15 minut. No a nie cudować, kombinować. No i w związku z czym moje pytanie, czy przewidujemy w najbliższym czasie jakieś tam walkę dalej o te autobusy i o właściwie tu, nawet już nie kursu przykładowo nie dokładają poza tym odwozem, może jak przełożą to przez te 15 minut, to im wszystko spasuje. No nie wiem, trzeba by to sprawdzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym poinformować, że na przedostatniej komisji praworządności był obecny pan dyrektor Sakon i złożył między innymi taką deklarację, że zawsze na zaproszenie przyjedzie do nas. Więc kiedy komisja, a właściwie grono kierownicze komisji ustali punkt podczas obrad w sprawie komunikacji, to zaprosimy pana dyrektora Sakona, tylko bym prosił, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej tygodnia, żeby miał czas, żeby po pierwsze przyszło do niego zaproszenie, a po drugie, jak Państwo słyszeli na posiedzeniu komisji, pan dyrektor Sapoń na pewne tematy nie chciał odpowiadać, ponieważ twierdził, że w zaproszeniu o tym temacie nie było mowy. Była sprawa 149, to no 149 będzie rozmawiał, ale o innych sprawach komunikacyjnych nie, no bo się nie przygotował. Się nie przygotował, więc w związku z tym bardzo tu proszę, jak ustalicie termin posiedzenia komisji z panem dyrektorem Saponiem, żeby również wprowadzić zakres rzeczowy, co by uniemożliwić mu tego typu odpowiedzi. Jadzia się zgłasza, bardzo proszę. Tak, właśnie chciałam prosić Państwa radnych o tak w kilku słowach, o co chodzi, co byście oczekiwali, tak. Jeżeli ktoś ma, tak jak Leszek zrobił. Żeby, miał konkrety, miał tak, konkrety. Bo on chce konkrety, ma konkrety, a ja ze swojej strony gwarantuję, że już mu takie zaproszenie w punktach wypiszę, że już z niczego się już nie wynika. A myślę, że to będzie gdzieś pod koniec stycznia, ewentualnie na początku lutego. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa, ja powiem tak.
A nie, nie, nic już o 140 dni nie będę mówił. Wyczerpaliśmy punkt 6, interpelacje i zapytania. Przechodzimy do punktu